Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Kamiński i Wąsik, jak Kot Schrödingera, są i nie są posłami, w zależności, które drzwi, której izby Sądu Najwyższego otworzymy. Karolina Opolska, zapraszam na studio wyborcze. A dzisiaj moje zaproszenie przyjął Klaudiusz Slezak. Boże, przepraszam, bo chciałam znowu zrobić z Ciebie Slezaka. Jakoś mi to kiedyś się wbiło, 30. lata temu w pamięć. Oczywiście Klaudiusz Slezak jest moim 30, gościem. się to kiedyś przekręcają. Nie jesteś pierwszy, ani ostatni. Świat. dobry, Ale dobry wieczór. Znamy nie, się tyle wszystko. lat, że już nie powinnam tego robić. E, oczywiście jesteśmy na żywo, więc czekam na Państwa komentarze i pytania. Czy Ty jesteś w stanie Dzień mnie dobry. i naszym widzom Powiem wytłumaczyć... Tylko, że jeszcze Radio Nowy Świat przedstawia się, że tam zazwyczaj pracuję. Nie powiedziałam tego? Nie, bo się zamuszali, zamotaliśmy z Dziennikarz Sejmowy, Radio Nowy tak. Świat, tam pracuje, tam go można słuchać. Serdecznie polecam. Zanim zadasz pytanie gratuluję. A, dziękuję bardzo. Rozumiem. że Polska widziała, <noise> Państwo pewnie też. Ale Państwo odkryli Karolinę wcześniej. To prawda, bardzo dziękuję. Dzisiaj pojawiłam się pierwszy raz w TVP-info. Jeśli mnie Państwo oglądali, to bardzo mi miło i oczywiście. dajemy jestem... lekki łapki w górę. <głos> <głos> Rozbiłeś mnie już teraz kompletnie. A ja chciałam zapytać. Z tym potem to też podobno nie taka prosta sprawa, proszę pani, bo wszyscy sobie byliśmy do tego kota a To chyba nie było w ogóle tak, ale. To... No, ten kot był w pudełku. Kot Schrödinger'a był w pudełku. Podobno to jest to jakiś W pudełku instrument. była. Trucizna, fiolka z trucizną, i nie wiadomo było, czy kot tę fiolkę. No, to były takie czasy, że te eksperymenty były takie dosyć brutalne, i nie wiadomo było, czy kot tę fiolkę z tą trucizną rozbił, czy nie rozbił. Jeśli rozbił, to pewnie już kot nie żyje, ale jeśli nie rozbił, to żyje. I póki się pudełka nie otworzy, to kot właściwie w naszej świadomości jest jednocześnie żywy i martwy. Tak mi się wydaje, że to tak jest, jeśli trochę przeinaczam, to coś, przepraszam. Coś tam było inaczej, ale dobrze, to już nie Ale nasi o to, bo widzowie, rozumiem, nie o to tak, nasi widzowie są zawsze bardzo zorientowani, więc jeśli poprawią. tak, jeśli coś pokręciłam, to poprawią i ja przeczytam. Ale jak to jest, czy ty jesteś w stanie mi wytłumaczyć z Kamińskim i Wąsikiem? Jaki dobrze. jest status tych dwóch panów? Już ja, zostawiając pa, koty w państwo środku? mają godzinę, rozumiem i mają ochotę tego wszystkiego posłuchać, bo w tej sprawie bardzo dużo jest wątków które musielibyśmy rozrysować. Mamy taką wielką planszę, możemy ją porysować? No niestety nie powiedziałeś wcześniej, że mam przygotować, może więc... byśmy to wszystko tak, wiesz, połączyli kropkami. Dobrze, ale są dwie sprawy, które ze sobą są teoretycznie związane jednocześnie niezwiązane. Jedna to jest immunitet i ich mandaty. Druga to jest to, czy idą do więzienia za kraty, czy nie idą. Obie sprawy wynikają z Wyroku z grudnia 20, jeżeli dobrze pamiętam, tak, grudnia. ubiegłego roku. Tutaj też drobne, i musimy zrobić ten wstęp. Bardzo proszę. Już mówię, dlaczego musimy zrobić ten wstęp. Państwo pewnie w większości pamiętają, jak były pierwsze rządy Prawa i Sprawiedliwości. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik stoją na czele Centralnego Biura Antykorupcyjnego i przeprowadzają coś, co potem zostaje nazwane aferą gruntową. I w tejże aferze gruntowej sąd stwierdza, że przekraczają swoje uprawnienia. To przekroczenie uprawnień polegało na tym, że namówili do popełnienia przestępstwa. Ta, w, celem tej afery gruntowej był ówczesny wicepremier, czyli Andrzej Leper. To Jego, samo w sobie jest bardzo ciekawe, że to uderzało w ówczesnego koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości. Tak, który, byli ludzie, którzy powoływali się u niego na wpływy, była na niego zestawiona zasadzka. I on miał wydać decyzję z rażącym naruszeniem prawa, ale przez to, że potem była także afera przeciekowa, to wielu twierdzi, że przez to, że dostał Andrzej Lepercynk, to nigdy za rękę nie został złapany. No i co też podnosi dzisiaj Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, że ktoś im całą tę misterną grę zepsuł. No ale w każdym razie zanim te, ktoś im tę grę popsuł. To jeszcze, w, pamiętasz, agenta Tomka, posłankę Sawicką, i mnóstwo różnych rzeczy, które tam panowie nawywiali. Tomek zresztą tu w tym studiu nie tak dawno rozmawiał z Tomaszem Sekielskim i mówił rzeczy, których absolutnie by wtedy nie powiedział. Właśnie. Obarczając bardzo mocno winą obu panów także. E, I po latach, po latach, po latach, bo ten proces się toczył. E, w Kilka lat temu pan prezydent stwierdził, panowie już byli skazani. Pierwszej instancji, ale postanowili się od tego wyroku odwołać do Sądu Wyższej Instancji. I w momencie, kiedy się już odwołali, to pan prezydent wszedł do gry i uznał, że ma swoją prerogatywę prezydent Andrzej Duda, czyli panom udzieli aktu łaski, którą to, który to akt łaski wywodzi jak sam wielokrotnie przyznaje, jeszcze z czasów królewskich, że to jest jego taka królewska prerogatywa. No, tylko problem polega na tym, że w świetle polskiego prawa, dopóki ktoś jest, nie jest skazany prawomocnym wybrałkiem, to jest niewinny. Więc pan prezydent ułaskawił w świetle prawa niewinne osoby. Ale jeśli dobrze pamiętam, argumentował wtedy, że chciał tak jakby zdjąć ciężar On z sprawiedliwości. On wtedy powiedział, że tak, zwalnia wymiar, czy uwalnia wymiar tak. sprawiedliwości od tej sprawy, to powiedział nam na korytarzu w Sejmie wtedy. E... przekonał Cię? Zdziwiła mnie ta argumentacja. Ja nie jestem prawnikiem ani profesorem prawa. Są tacy profesorowie, na których ostatnio powoływał się Marcin Masalerek, którzy twierdzą, jest bardzo ciekawym mówcą, ja go bardzo lubię słuchać, chociaż nie zawsze zgadzam się z jego argumentacją. Profesor Dudek, na przykład on występuje przed Trybunałem Konstytucyjnym w imieniu kancelarii prezydenta. No i on dowodził właśnie, że prezydent tego swojego prawa, Łaski może użyć w każdym dowolnym momencie. Że jest to w żaden sposób nielimitowane, jest to po prostu jego prerogatywa, wywodzi to z czasów królewskich i może to zrobić kiedy chce. Ale jednak znaczna część prawników mówiła hola hola. No, ci goście byli w świetle prawa niewinni. Nie można. Dać rozwodu i to mówi na przykład profesor Matczak. Dzisiaj takiego przykładu używał. Nie można dać rozwodu parze, która nie zawarła małżeństwa. Nie można rozwieść pary, która jest dopiero w, w, ze sobą po słowie. No to jest logiczne. To, się, wydawałoby żeby się dość logiczne. Na przykład mógł ułaskawić mnie lub ciebie na przyszłość. My teraz możemy sobie popełnić jakieś tak. przestępstwo, bo jesteśmy już z góry ułaskawieni. I to, to się działo kilka lat, kilka lat temu. No ale potem powstał problem, czy prezent mógł to zrobić, czy nie mógł. Zajął się tym problemem Sąd Najwyższy, a dlaczego się zajął? Ponieważ sprawa tej afery gruntowej, rodzina Andrzeja Lepera była tutaj, to się nazywa oskarżyciel pomocniczy, chyba tak jakoś się to nazywa. I oni wnieśli do Sądu Najwyższego pytanie, czy prezydent w ogóle mógł łaskawić. Sąd Najwyższy, i to znowu kilka lat trwało, wysłał do Trybunału Konstytucyjnego zapytanie o ich stanowisko. Trybunał Konstytucyjny nic z tym nie robił, nic z tym nie robił. I w końcu Sąd Najwyższy w zeszłym roku się i stwierdził, dobra Trybunale, ty nic z tym nie robisz, to my w tej sprawie podejmiemy decyzję. Oczywiście Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej popędził prędziutko i uznał, że prezydent mógł w ten sposób ułaskawić. Sąd Najwyższy stwierdził, że olewamy ten wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej, podejmujemy sami decyzję, podjęli, że prezydent nie mógł, i wysłali sprawę do Sądu Okręgowego, żeby ten rozpatrzył znowu, czy oni są winni, czy niewinni. Czyli sprawa wróciła, tego w, tak jakby w ogóle tego ułaskawienia nie było. No i 20, dochodzimy do 20 grudnia, Sąd Okręgowy Panów skazuje na dwa lata więzienia i 5 lat pozbawienia e, możliwości pełnienia funkcji publicznej. to jest już wyrok prawomocny. Prawomocny, już się od niego nie można odwołać, teoretycznie jeszcze kasacja do sądu najwyższego, ale, no, ale panowie tego nie robią. Ale kasacja nie zatrzymuje biegu na przykład tak, więzienia i tak dalej. Ale panowie też nie składają kasacji, ponieważ uznają, że tego wyroku nie ma i że to jest skandaliczne i że w ogóle sąd nie mógł go wydać, bo przecież prezydent ich ułaskawił. No i teraz ten wyrok z 20 grudnia i tu dochodzimy do momentu, o którym mnie zapytałaś, musiałem tę historię opowiedzieć, żeby wszystko było jasne. Ten wyrok powoduje dwie rzeczy. Po pierwsze, że wygasza immunitety posłom, ponieważ to z kodeksu wyborczego z kolei wynika, osoba skazana nie może być posłem. Ale to Za oznacza, ten że ten ruch Szymona Hołowni, marszałka Sejmu, to ogłoszenie wygaśnięcia, wygaszenia tych immunitetów, to był właściwie tylko komunikat. On, one by wygasły tak czy siak, niezależnie od tego, co zrobiłby marszałek Sejmu. Według wielu prawników, według dość logicznego rozumowania, mamy tak, że to nie marszałek wygasił te mandaty tylko wyrok wygasił te mandaty. A marszałek o tym poinformował. Marszałek tylko informuje i teoretycznie powinien ogłosić to szybko w czymś, co się nazywa Monitor Polski. Ale to tam się różne obwieszczenia. prezydent tam na przykład, no nie wiem, że powołał jakiś profesorów, to, to tam właśnie w tym monitorze, mnóstwo rzeczy się w tym monitorze okazuje i w tym monitorze oficjalnie powinien obwieścić, że panom wygasza mandaty, ale tego nie zrobił, ponieważ uznał, że panom jeszcze Przysługuje od tej jego czysto formalnej czynności odwołanie do Sądu Najwyższego. No i tu pojawiły się komentarze, że nie powinien tego robić. Nie powinien czekać na to odwołanie. I no właśnie, sam marszałek Kołownia nie bardzo wiedział, co z tym zrobić. I jego służby prawne też nie wiedziały, co z tym zrobić, bo właściwie z momentem ogłoszenia wyroku prawomocnego, jeżeli nie uznawać tego ułaskawienia pana prezydenta za wiążące, tak jak chce tego Sąd Najwyższy. To w takim razie już panom sąd wygasił mandaty, a nie marszałek. Marszałek to tylko stwierdza. Mm -hmm. Okej, okay, drogi sądzie, wysyłasz do mnie papiery, ja tylko mu stawiam pieczątkę. Ja jako marszałek stwierdzam, że faktycznie sąd ma rację i koniec. Czyli już na tym posiedzeniu, które było grudniowym. Kiedy pan Kamiński czego nie widział, prezes Kaczyński przyszedł i pokazał gest Kozakiewicza na sali, to już tych panów na sali nie powinno być. właśnie. ciekawe, pan Kamiński w wywiadzie, przepraszam, nie pamiętam, dla której z tych takich prawicowych internetowych telewizji. Nie, to chyba Republika była, wiesz? Tak, tak. Mhm. a nie TVP. No dobrze, nieważne, ale opowiadał w ogóle o tej całej czynności, którą wykonał, której nie widział Jarosław Kaczyński. Tutaj kot w tym pudełku się nam obraca A cały czas. A propos kota, wiesz? to tylko powiem, że pan Andrzej Makowski uspokaja nas, że ten eksperyment był myślowy i żaden kot faktycznie w eksperymencie nie ucierpiał. To bardzo dobrze. Cieszymy się bardzo. Zdrowiem wszystkich kotów. No dobra, zwłaszcza wraz... będąc na żoli Żoliborzu. Zwłaszcza będąc na żoli A i jesteśmy w momencie, w którym marszałek powinien już ich wtedy nie dopuścić właściwie, mhm. ale Uznał marszałek, że dla dobra i dla spokoju ogółu i w izbie tylko zaapeluje do panów i ci panowie przyjdą, no może się powstrzymają, a nawet jak zagłosują to nic wielkiego się nie stanie, bo nie, nie wyłączył im kart do głosowania, ma taką możliwość, żeby wyłączyć kartę do głosowania, bo te głosy nie mają tak wielkiego znaczenia i tak zrobił. Po czym mamy całe zamieszanie z tym, że panowie nie odbierali zawiadomienia marszałka o wygaszeniu ich mandatów. Stanisław Zakroczymski, czyli... Ten, który w, u marszałka zajmuje się sprawami prawnymi, musiał pójść na komisję za panami potuptać. I tam im wręczyć tę decyzję, oni marszałka. Chcieli. Oni nie chcieli, ale uznaje się ją za doręczoną, nawet jeżeli oni fizycznie to nie odebrali. scena była dosyć żenująca, kiedy biedny, biedny człowiek próbował, a oni nie, nie, bo oni teraz, oni debatują nad budżetem, oni tak. nie, mają atut, nie mają czasu. Nie to mają to, czasu. Nie, nie. I tutaj się zaczynają jaja, o które mnie za... tak. pytasz. No bo sprawa w ostatnich dniach pan... zagmatwała się jeszcze bardziej. Tak, ponieważ panom to zostało doręczone, no to panowie postanowili coś z tym zrobić. I teraz? Sami wysłali pisma. Z odwołaniem się od tej decyzji do Sądu Najwyższego. Czyli oni, jako Kamiński i Wąsik, wysyłają pismo do Sądu Najwyższego, i te ich pisma, wszystko na to wskazuje, trafiają do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. To jest izba, z którą jest duży problem, bo ile z Izbą Dyscyplinarną w ogóle wszyscy wiedzą, że to nie jest izba i że to nie jest sąd, bo tak stwierdzają trybunały, o tyle z tą Izbą Kontroli Nadzwyczajnej jest pewien problem, bo prawnicy tutaj mówią różnie. Niektórzy mówią, że nie jest Izbą wprost i że nie należy tutaj w, tak uznawać. Niektórzy, że yy, no jednak jest, ale nie ma prawa zabierać głosu w sprawach europejskich, bo tego dotyczył wyrok Trybunału Spraw Unii Super, Europejskiej. Ale tak, sure. które stwierdziło, że to nie jest sąd. Ale które stwierdziło, będąc tutaj bardzo dokładnym, że oni nie mogą zadawać pytań prejudycjalnych. A nie, że nie są sądem. I to jest taka drobna różnica, i dlatego niektórzy prawnicy mówią, no z tą Izbą Kontroli Nadzwyczajnej to jest różnie, bo na przykład za chwilę Izba Kontroli Nadzwyczajnej po tym zamieszaniu, które narobiło Prawo i Sprawiedliwość, będzie stwierdzała ważność wyborów. Więc no, za chwilę oni stwierdzą, czy wybory są ważne, czy nie. Jeżeli ich nie uznajemy, a oni stwierdzą, że ważne, to co, co, co dalej z wyborami? Więc już nam się sprawa po raz pierwszy martwa, kiedy sami panowie wysyłają pisma do Sądu Najwyższego. Ale. <laughs> Jeżeli będąc e, chcąc ściśle to zrobić, tak jak panowie to powinni zrobić, to panowie powinni te pisma wysłać przez marszałka Sejmu i dopiero marszałek wysyła to do Sądu Najwyższego. Mm -hmm. no tak powinna wyglądać ta droga odwoławcza i tak też panowie zrobili. Czyli złożyli drugie pisma o tej samej treści z odwołaniem się od tej decyzji marszałka, tej formalnej decyzji o wygaszeniu ich mandatów do Sądu Najwyższego przez marszałka. Marszałek e, to wysłał, a konkretnie zawiózł te pisma ten sam Stanisław Zakroczymski. Zawiózł je do Izby Pracy. Izby Pracy, która jest, uwaga, to ważne, Izba Pracy jest uznawana. Tam rządzi sędzia Prusinowski z kolei mm -hmm. w tejże Izbie Pracy. No i dzisiaj to było także podstawą do kwestionowania tego, że jak to, jakim prawem człowiek od Hołowni, tu użyję słowa, którego użył sędzia Stępkowski, czyli Rzecznik Sądu Najwyższego, jakoś pokątnie wpływa na sędziego Prusinowskiego, czyli prezesa Izby Pracy. Żeby ten się tą sprawą zajmował. To pokątnie polegało na tym, że Stanisław Zakroczyński, czyli człowiek Hołowni zawiózł te dokumenty sam o, o, osobiście do Ale rozumiem, Sądu Ale że najwyższego. zawiózł nie jako człowiek Hołowni, nie tylko jako, jako, przedstawiciel, jako marszałka. przedstawiciel Marszałka Sejmu. Tak. Oficjalnie są maile, umówił się jako przedstawiciel Marszałka Sejmu, zawiózł dokumenty, żeby Izba Pracy się tym zajęła. Izba Pracy uznawana, Izba Kontroli Nadzwyczajnej w większości nieuznawana. Chociaż Izba jest... ma 10 dni? A Izba Kontroli Nadzwyczajnej błyskawicznie podejmuje decyzję. I decyzje. teraz uwaga. Papiery trafiają do Izby Pracy, te złożone w trybie formalnym. W Izbie Pracy jest sędzia Dallewski, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, który dzisiaj podejmuje decyzję, że te dokumenty są do nich przesłane źle. I tu się zaczyna rodeo nasze, bo sędzia z Izby Pracy... Stwierdza, że to nie, ta izba jest niewłaściwa, więc on przesyła do izby kontroli nadzwyczajnej, czyli do tej nieuznawanej. Ale szef tej izby, tej właściwie obsadzonej, czyli pan sędzia Prusinowski mówi, hola, hola, panie sędziu, pan w ogóle nie miał prawa tego zrobić, gdzie pan mi to tam wysłał, my to mamy przecież rozstrzygać. 10 stycznia, czyli w przyszłą środę o godzinie 10, gdzie pan to tam wysyła? My to możemy w składzie trójkowym co najwyżej wysłać i stwierdzić, która izba ma się tym zajmować. Ale izba kontroli nadzwyczajnej, ta nieuznawana, w ogóle się tym nie przejęła, że ten mówi hola, hola, gdzie ty mi to wysyłasz, tylko oni dzisiaj się nad tym pochylili, w składzie trójkowym także uznali, że to, co zrobił hołownia, jest niezgodne z prawem, yy, dlatego że były tam rzekomo jakieś braki formalne. Ale przede wszystkim, jak tłumaczył sędzia Stępkowski, jest ułaskawienie pana prezydenta. Więc w ogóle hołownia nie miał prawa się tym zajmować. I ich zdaniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej nie miało prawa dojść w ogóle do tego wyroku z 20 grudnia. Czyli uwaga, tutaj podsumowując, ja wiem, że to jest strasznie skomplikowane i należałoby to rozrysować. W zeszłym roku Sąd Najwyższy, ale inna izba stwierdza, że prezydent nie miał prawa ułaskawić odsyła do, do Sądu Okręgowego. Dzisiaj sąd, Izba Kontroli Nadzwyczajnej w tym samym Sądzie Najwyższym, ale nieuznawana, z, złożona z neosędziów, stwierdza, że prezydent miał prawo ułaskawić i Sąd Okręgowy w ogóle nie miał prawa się czy Znaczy zupełnie zajmować. jak mówiłam na samym początku. W zależności, które drzwi w Sądzie Najwyższym otworzymy, do której Izby zajrzymy, to dowiemy się czego innego. Tak. I teraz marszałek kołownie staje przed wyborem. Bo Izba Pracy też się powinna tą sprawą ciągle zajmować. Skoro nie uznają tego, 10, że ten sędzia wysłał to do tej innej izby, to on będzie się tym zajmowała dziesiątego. I teraz do Marszałka Hołowni za tydzień spłyną dwa różne orzeczenia. A właściwie dwa komplety różnych orzeczeń mhm. w dwóch sprawach. Tu dwa i tu dwa. Czyli w sprawach pana Wąsika i Kamińskiego i w sprawach pana Wąsika i Kamińskiego z dwóch różnych izb. I jedna powie, Marszałku, zrobiłeś błąd. Nie mogłeś wygasić mandatów. A druga powie, marszał, zapewne, no tak, tak to sobie wyobrażam. Marszałku, twoja decyzja była słuszna, bo zgodna z prawem, bo byłeś tylko tutaj, przedstawiłeś pieczątkę i powiedziałeś, że wyrok jest yy, prawomocny. Co z tym zrobi marszałek Kołownia? No i co z tym zrobi marszałek Kołownia? Marszałek, marszałek Kołownia mówi. dzisiaj robi. Marszałek Kołownia dzisiaj w ogóle nie mówi, wiem, że mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu. Skierowałem korespondencję i oczekuję na odpowiedź z Izby Pracy Sądu Najwyższego. Chciałbym, żeby to ona zajęła stanowisko w tej sprawie, tak jakby sugerował, że decyzję podejmie na podstawie. Tego, co otrzyma właśnie z tej uznawanej i niebudzącej większych kontrowersji Izby Pracy, ale mówi również, że jego zdaniem Mariusz Kamiński nie powinien pełnić żadnych funkcji, a status Macieja Wąsika jest dla Szymona Hołowni niejasny. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj ta Izba nieuznawana podjęła decyzję tylko i wyłącznie w sprawie Macieja Wąsika. Mm -hmm nie podjęła na razie jeszcze w sprawie Mariusza Kamińskiego, bo nie zdążyła. Bo w międzyczasie, żeby jeszcze w ogóle zagmatwać całą sytuację, pierwsza prezes Sądu Najwyższego wszła procedurę rozpoznania, która izba jest właściwa do rozpatrywania tej kwestii. I po południu, już w trakcie trwania konferencji marszałka Kołownia, której byłem, na której marszałek Kołownia i on od dłuższego czasu raz mówi, że oni nie są posłami, wygasza ich mandaty, drugie mówi, że nie chce, że no nie bardzo, że chce tak trochę na miękko. No i potem się okazuje tweet, tweet pana prezydenta, który szybko znika. Słuszny zresztą, bo pan marszałek chce tak namiętko na miękko, a to chyba wszyscy trochę się z niego tak podśmiechują. Tweet był aluzją do. No jak to powiedzieć ładnie? Nie, po prostu kusy... tym ufam, znajdę. Dobrze. Do tego, że Hołownia jest szonem. No, do tego się to sprowadza. No, był taki tweet prezydenta. Andrzeja Dudy, który pojawił się i dosyć szybko zniknął, o treści powiedz mu, żeby zapytał swoją żonę, co to znaczy mieć jaja, ona wie. No i internauci szybko połączyli to z innym tweetem Jana Kantaka i że to jest nawiązanie, żona marszałka Hołowni jest pilotką myśliwców F-16. Tej więc... parze, która tam cały czas stać i żeby zaraz wystartować, jak coś się dzieje. No więc to możemy domniemywać, że to o to chodziło. Tak, Ale nie bardzo dużą dozą, z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa. Oczywiście możemy mówić, że był jakiś włam na konto, ale tak czujemy, że pan prezydent jak zwykle chciał gdzieś coś komuś napisać, a kliknęło się wyszli do wszystkich, no i wysłało się do wszystkich. No dzisiaj z kolei przedstawiciel rządu obecnego, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nowy rzecznik, nowy rzecznik Paweł hmm. Wroński, do niedawna dziennikarz Gazety Wyborczej zaliczył podobną wpadkę. Tak, Wysłą, chciał, chciał rozesłać do urzędników, co mają jak unikać odpowiedzi dla Witolda Jurasza. A... a wysłał to do Witolda Jurasza. A ten to opublikował i słusznie. Na czym to ja skończyłem z tą całą sprawą, a żeby jeszcze bardziej zagmatwać, to jest tylko sprawa dotyczy wąsika, dlatego że dzisiaj tylko nim zajęła się izba kontroli nadzwyczajnej, bo jeszcze w międzyczasie pojawił się spór, czy na pewno ten spór trwa oczywiście, ta izba ma się tym zajmować, pani pierwsza prezes Manowska, jednak ten spór rozstrzygnęła, że izba kontroli nadzwyczajnej ma się tym zajmować, więc należy się spodziewać, że jutro ta izba. Ten sam sposób zajmie się także sprawą pana Kamińskiego. Co oczywiście nie oznacza, że Izba pracy przestanie działać, będzie działać dalej. Ale wszystko wskazuje na to, że izba pracy zajmie się tym tak czy siak w środę. Za 10 o godzinie 10, dokładnie w tym samym czasie, kiedy zbiera się Sejm. Więc panowie przyjdą na pewno na posiedzenie Sejmu w Glorii i Chwale, i zobaczymy, Znowu co. Znowu tym... będą oklaski, kwiaty, gesty. No na pewno i, I zobaczymy, co tam zrobi marszałek kołownia, bo marszałek kołownia jest w trudnym położeniu, bo chciał tak na miękko i delikatnie. A okazuje się, że jego namięko i delikatnie kończy się tak, że pan Kamiński przychodzi i pokazuje gestko zakiewicza wszystkim. I jemu także. Chociaż, żeby nie było chociaż tutaj wątpliwości. Ja prośbę miałam już kilka razy od widzów, żeby nie używać sformułowania gestko zakiewicza, bo on się jednak kojarzy z bardzo pozytywną postawą bundu. Dobrze, wobec... to jak to nazwiemy? Wał, wała, pokazał wała. Okej, okay. ja jakieś, jakieś wiesz, <laughs> słuchacze, ostatnio mi podpowiadali. jakieś Tu się zginać dziób pingwina albo no, tego No tak, typu tak, tak, mm. tak, 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 tak. Dobrze, to y, pokazuje gest, tak to nazwijmy. I y, mam wrażenie, że właśnie doskonale Mariusz Kamiński wiedział, dlaczego ten gest pokazuje, i po co, i komu, bo marszałek chciał namiętko, a y, no, wydaje się, że to namiętko przynosi marne y, rezultaty, jeżeli chciałbyś taki w zgodzie z literą prawa. Jestem naprawdę, naprawdę ciekaw, co on z tym wszystkim zrobi, bo dzisiaj na tej konferencji prasowej, na której byłem, marszałek było widać, że sam nie do końca wie, co z tym fantem zrobić. Czy oni nie mają jeszcze gotowego scenariusza? Ja parę dni temu też pytałem marszałko o to, mówię, no panie marszałku, wysłane to jest do Sądu Najwyższego. W Sądzie Najwyższym wszystko wskazuje na to, że trafi do, do nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Tak też się stało. Co pan wtedy zrobi? Czy pan uzna jej orzeczenie, czy pan nie uzna, skoro ta Izba jest nieuznawana? No to poczekajmy, zobaczymy, nie wyprzedzajmy faktów, i tak. Czy oni są nieprzygotowani na tę sytuację, tak. nie wiedzą, co, co, co z nią zrobić. Ktoś mógłby powiedzieć: No dobra, ale pewnie tam są, jest wiele mądrych głów, które mogłoby za nim stanąć. Tylko też odpowiedzmy sobie na jedno pytanie w tym wszystkim: Czy dzisiaj Donald Tusk, patrząc na to, jak Szymon Hołownia się wije i nie wie, co z tym zrobić, cieszy się, czy się smuci? Czy to może dzisiaj Donald Tusk sobie zrobił popcorn i powiedział: Przymuś to pokaż, jakim chcesz być prezydentem twardym. To jest jedna płaszczyzna, bo to jest płaszczyzna mandatów. Zaraz przejdziemy do drugiej A, płaszczyzny, bo czyli płaszczyzny karnej. Super. Natomiast najpierw chciałabym podziękować naszym widzom, którzy w tak zwanym międzyczasie wysłali nam bardzo dużo naklejek i podziękowań. Pan Piotr Wasilewski, Pani Seniorita, Pani Karolina Gierach, Marcin Wolicki, Darek Pro, um, Eligiusz chyba to jest, tylko napisane taką śmieszną czcionką. Bardzo Państwu dziękujemy. Bardzo dziękujemy, Mister Moriarty, człowiek studiuje to prawo, stara się, pisze te prace, broni je, a tu wchodzi PiS i się okazuje, że studiowało się rzeczy z innej rzeczywistości. Ja chciałem coś powiedzieć, ja jestem Pisowi za to wdzięczny, bardzo. To jest jedna rzecz, za którą jestem wdzięczny. Mieliśmy przez 8 lat takie lekcje z wiedzy o społeczeństwie. Kto wiedział, co to są pytania prejudycjalne? Nikt, nikt. Kto to się tym w ogóle tak. interesował? Ewa Stępień, Bartek Sadowski, Romus, Myszo, Andy Bielecki, Paweł Woronko i jeszcze, pozdrawiam serdecznie, Przemka z Luksemburga. Bardzo Państwu dziękuję. Jakby były jeszcze, może zróbmy tak, mogę Ci tutaj zaproponować tak. pewną formułę, bo to wszystko jest skomplikowane. Jakby Państwo chcieli o coś dopytać, to tam... Tak, proszę dopytywać, ja tutaj śledzę na bieżąco, mam nadzieję, Karolina że uda mi się... Karolina jest wpatrzona w ekran. Przepraszam, no ale nie, no, tutaj dobrze, dobrze, to są interakcja, sprawy ważne, interakcja z naszymi widzami jest dla nas bardzo ważna. No tak, ale om omówiliśmy kwestię mandatów, I dobrze mandatów. Dobrze, żeby ją w pewien sposób spłętować. No ją. Sam marszałek nie wie jeszcze, co z tym zrobić, bo dzisiaj twierdził, że na przykład Mariusz Kamiński, jak przyjdzie do Sejmu, będzie miał status osoby zwiedzającej sejm, ale jeżeli jutro Izba Kontroli nadzwyczajnej ta nieuznawana, Zrobi dokładnie to samo co z Maciejem Wąsikiem. No to właściwie on będzie stał na stanowisku, że nie wie co z tą sprawą zrobić i, I będzie co? czekał. Na co? Na Izbę Pracy. Na Izbę Pracy, a Izba Pracy dopiero 10. A jeżeli Izba Pracy się nie wypowie, bo stwierdzi, że już się wypowiedziała Izba Kontroli nadzwyczajnej? To, Myśl, to on że też nie Czy taka jest możliwość, że tak się wydarzy? Bo mam wrażenie, że no jeżeli pierwsza się... prezes Sądu Najwyższego, pani sędzia Manowska, skierowała tę sprawę jako do właściwej izby, do izby kontroli nadzwyczajnej, no to za chwilę sędzia Prusinowski, szef izby pracy, może powiedzieć: No słuchajcie, no ja już nie mogę o tym orzekać, bo y, pierwsza prezes rozstrzygnęła tę sprawę i ja już o tym nie, nie orzekam. Nie będę w tej sprawie rozpatrywał. Tak też się może stać. No i co wtedy z tym zrobi marszałek Kołowie? Uzna czy nie uzna orzeczenia nieuznawanej Izby? Ale może nie będzie musiał uznawać, bo może panowie będą już wtedy w więzieniu. Aha, i widzicie, no bo to jest ta druga płaszczyzna, która bo omówiliśmy kwestię mandatu, bo ten cały tak? spór, który teraz się toczy w Sądzie Najwyższym dotyczy kwestii mandatów poselskich, czyli tego, czy panowie Wąsik i Kamiński mogą zasiadać w ławach na sali plenarnej, mogą głosować, mogą zasiadać w komisjach, mogą po prostu wypełniać Mandaty posłów. Tak. Ale druga sprawa no to jest sprawa wyroku sądu, który prawomocnie skazał Wąsika i Kamińskiego na dwa lata pozbawienia wolności. Co z tym? A i tu widzisz i tu te sprawy się łączą. I tu te sprawy się splatają w sposób dwojaki. Po pierwsze, sprawa, po tym jak panowie zostali skazani przez Sąd Okręgowy, według procedury, wraca do rejonu. I tu wchodzi taka nazwa jak sąd wykonawczy, czyli ten, który wydaje decyzję, że panów trzeba zatrzymać i doprowadzić. Tu jedną rzecz też dodajmy, to Prawo i Sprawiedliwość e, zmieniło e, prawo w tym względzie, bo e, jeszcze kilka lat temu... Zaostrzyło. No... Tak, no w sumie zaostrzyło, bo dostawało się taki bilet. Mm -hmm. Dzień dobry, zapraszamy na godzinę tam którąś, do zakładu takiego, a takiego, proszę spakować szczoteczkę i przyjechać. I było na te, tam kilka dni na to, żeby przyjechać do takiego, takiego zakładu. Teraz już tak nie jest. Sąd wydaje postanowieniu o doprowadzeniu. Czyli po prostu policja przyjeżdża i mówi: dzień dobry, panie Maćku, proszę panie Mariuszu, wziąć proszę wziąć szczoteczkę, ale my pana podwieziemy. Bo prawo i sprawiedliwość uznało, że tak będzie lepiej, i teraz to nowe prawo powinno od panów dotyczyć. Decyzję w tej sprawie wydaje ten Sąd Rejonowy, ten Wykonawczy. Ale Sąd Rejonowy Wykonawczy uznał, że on nie może tej decyzji o tym doprowadzeniu na razie wydać, bo dlaczego? Bo nie ma decyzji marszałka w monitorze polskim, o którym wspominałem. A sąd chciałby się oprzeć na decyzji marszałka w monitorze polskim o wygaszeniu panią, panom mandatów. Czyli sąd rejonowy nie opiera się na wyroku sądu okręgowego, co wydawałoby się, że jest wyrok. No więc, ponieważ sprawa wraca do rejonów, żeby panów doprowadzić, powinien się opierać na wyroku sądu okręgowego. To rejon, żeby sobie trochę zabezpieczyć plecy, stwierdził. A czy marszałek już wydał obwieszczenie w monitorze polskim? No nie wydał. Dlaczego marszałek nie wydał w monitorze polskim? Bo marszałek twierdzi, że jeszcze sprawa trwa w Sądzie Najwyższym. Więc ale on sprawa w, monitorze... w Sądzie Najwyższym dotyczy zupełnie czego innego. Tak, no. ale sąd w rejonie czeka na to, aż marszałek wyda postanowienie o wygaszeniu im mandatów, żeby można było wydać postanowienie o ich doprowadzeniu. Bo póki mają immunitet, to sąd nie chce wydawać decyzji o ich doprowadzeniu. I to jest całkiem. No, wydawałoby się logiczne w tym względzie, chociaż gdyby sąd rejonowy wziął pod uwagę jednak wyrok Sądu Okręgowego, czyli ten, który ich skazał, to nie musiałby się przejmować monitorem polskim. Bo jak mówią prawnicy, już sam wyrok Sądu Okręgowego z 20 grudnia powoduje, że panom Wąsikowi i Kamińskiemu mandaty wygasły automatycznie, ponieważ no, przestępca, osoba skazana prawomocnym wyrokiem nie może pełnić funkcji posła, tak, koniec, kropka. Wyobraź sobie jakiegoś sądowego urzędnika, sędziego w rejonie, który ma podjąć decyzję, czy panów Wąsika i Kamińskiego doprowadzać czy nie. I ma z jednej strony wyrok, który mówi prawomocny, co do którego są oczywiście mnóstwo różnych opinii, czy on w ogóle mógł zapaść, czy nie. Jest Trybunał Konstytucyjny wyroki Trybunału Uznawanego, czy nie, ale jest także Sąd Najwyższy, który mówi mógł. Ale jednocześnie panowie są wątpliwości, czy mają immunitet, czy nie mają, czy mają mandaty, czy nie mają. Więc ktoś tam, jakiś żywy człowiek na dole, Musiałby rozstrzygać teraz za ten cały zepsuty na górze aparat państwa. Ten ktoś na dole musiałby podjąć decyzję, że panów doprowadzić. Ale wczoraj to tylko zacytuję Twita, czy właściwie, jak się teraz mówi na publikację w, na platformie X? Wpis. 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 <laughs> Pozwólcie państwo, że zacytuję wpis Romana Giertycha z platformy X. Roman Giertych obecnie poseł. Otrzymaliśmy, i to z wczorajszego popołudnia, otrzymaliśmy właśnie pismo z Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście, 10 Wydział Karny, sekcja wykonawcza. Tak, właśnie to jest że, ten rejon. Że kara orzeczona prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego wobec Mariusza K. i Macieja W. Pan poseł Giertych lubi tak właśnie oznaczać mm -hmm. panów, tak. ma być skierowana do wykonania najpóźniej do końca dzisiejszego dnia, no czyli wczoraj. Ma, Co być, oznacza ten ma być skierowana do wykonania, ale sąd ciągle jeszcze chyba dzisiaj wydał decyzję w tej sprawie, zresztą ktoś chyba tłumaczył ten tweet mecenosa Giertycha, posła Giertycha, że coś tam chyba nie do końca. Eee, że ma być skierowana do wykonania <laughs> to nie znaczy, że od razu wydaje się decyzję o ich doprowadzeniu bo tam jeszcze trochę tych procedur jest, więc to nie jest takie hop -siup. no i do tego wszystkiego jeszcze wyobraźmy sobie znowu sąd wydaje decyzję, okej okay, dobra, bo sąd powołuje się na sąd okręgowy, więc sąd rejonowy wydaje decyzję panowie policjanci doprowadźcie mi Wąsika i Kamińskiego do aresztu, prawdopodobnie będzie to biało Łęka no ale przyjeżdżają panowie policjanci na miejsce a panowie wąsiki kamińskie mówią hola, gdzie wy nas tu zatrzymujecie? Mamy immunitet. Ale ten immunitet nie wygasł? A kto, policjant ma to stwierdzić, który do nich puka? A no, panowie czystnie. powiedzą, panowie nad tym się zastanawia Sąd Najwyższy. A wy się macie zastanawiać? No wy chyba musicie poczekać na Sąd Najwyższy. No więc sprawa, jak w soczewce ta sprawa pokazuje, do czego doprowadziło 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Do takiego rozedrgania i takiego chaosu prawnego. Żeby jeszcze temu wszystkiemu dodać pieprzu, to dzisiaj prokuratura wniosła o to, żeby panów, prokuratura do tego rejonu wniosła o, jak, jak to się ładnie nazywa, odroczenie wykonania kary. Prokuratura. Tak, bo wydawałoby, ta, ta wydawałoby się, że która prokuratura, powinna, która wsadza ludzi do więzienia. Właśnie, raczej po tej drugiej stronie Dlaczego jest, czyli prokuratura ściga i wsadza, a nie Prokuratura o to wnosi, bo stoi na stanowisku, ale to jeszcze pewnie prokuratorzy pana Ziobry, no właśnie. że akt łaski obejmuje panów, więc sąd nie miał prawa się tym zajmować. Jak ktoś ten węzeł gordyjski rozwiąże, to naprawdę będzie... Yy... No dobrze, ale siedzisz Wielki. w polityce długo, oglądałeś już wiele różnych rzeczy. Gdybyś miał przewidywać, w jaki sposób ten węzeł zostanie rozwiązany, to na co byś stawiał? Ja, ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Mam wrażenie, że to jest jeden z elementów budowania takiego dziwnego dualizmu prawnego, ale w ogóle nie tylko, tylko również takiej rzeczywistości alternatywnej, w której Kamiński i Wąsik nie są skazanymi prawomocnie, tylko są więźniami politycznymi, jeśli oczywiście trafią do więzienia, i w której to rzeczywistości w Sądzie Najwyższym dwie izby właściwie ze sobą się kłócą i prawie sobie wyrywają akta z biurek. No, to tak. jest to zanim odpowiem na twoje, na twoje pytanie, to jeszcze jedną rzecz powiem w tej sprawie. Bo ktoś mógł powiedzieć, chociaż sam prezydent mówi, że tego absolutnie nie zrobi, dlaczego ten Duda ich jeszcze raz nie ułaskawi, żeby przeciąć wszelkie spekulacje? No bo teoretycznie, gdyby teraz wszedł teraz na biało to... Andrzej Duda, powiedział ułaskawiam, to no, sprawa jest zakończona. Chociaż Wie... rozmawiałam dzisiaj z Michałem Wawrykiewiczem i Ewą Wrzosek, i oni byli zgodni, że nawet gdyby Andrzej Duda ułaskawił. Yy, no, nie powtórnie, tylko tak naprawdę po raz pierwszy zakładając, że, to, że, że w no, 2015 tak, roku no, nie miał tego, teraz. E, to, no to panowie tracą mandat. To mandat już jest stracony 20 grudnia tak. i nie wraca. I to jest ten kruczek w tym wszystkim. Dlatego, że prezydent stoi na stanowisku, że ich jeszcze raz nie ułaskawi, pewnie z różnych powodów, ale oni stoją na stanowisku, już mówię o on, jak, jak oni to wymyśli, oni stają na stanowisku, że ponieważ prezydent ich ułaskawił na tamtym etapie, kiedy jeszcze byli niewinni. To te mandaty im wtedy nie zostały odebrane. No bo tego wyroku z 20 grudnia jeszcze nie było, więc ponieważ oni wtedy, znaczy nie uniewinnił, tylko ułaskawił na tamtym etapie, to w ogóle nic nie stracili. Bo jakby. Czyli oni tego wyroku wyją... nie było właściwie. Tak, 20 oni tego wyjął grudnia. całych na biało i w ogóle oni są, jakby nic nie było. I gdyby on ich ułaskawił po raz drugi dzisiaj, to by to... przyznał, że ten wyrok 20 grudnia był prawomocny i że oni wtedy stracili mandaty i już ich nie tak. odzyskają, bo to nie, tak nie działa. Nie mogą iść odzyskali. do więzienia, gdyby wydał swoje, swoje ułaskawienie. Ale tracą mandaty już na 100%. Jedną rzecz dodajmy: to jest ważna rzecz. Ułaskawienie to, jest, to nie jest to samo, co uniewinnienie. Nie, absolutnie. Ułaskawia się przestępcę. Tak. Więc ten ułaskawiony unika odbycia kary, ale mandat straci bo jest przestępcą. Bo jest przestępcą, a przestępca nie może pełnić yy, Andrzej Duda sam kilka lat temu tłumaczył, czym różni się ułaskawienie od uniewinnienia w 2011 i podkreślał... roku na korytarzu tak. sejmowym Andrzej Duda jako wtedy u yy, yy, w kancelarii prezydenta wtedy był nie, już nie był w kancelarii. Nie był w kancelarii prezydenta. prezydenta. To Kimon był europosłem był wtedy? Nie pamiętam. No w każdym razie był to Andrzej Chyba Duda, tak. yy, który tłumaczył, że można ułaskawić tak. tylko i wyłącznie yy, Osobę skazaną prawomocą. Tak, wyrobię. i że łaskawienie oznacza, że jest to przestępca, tylko są, nastąpiły przesłanki, które spowodowały, że prezydent uważa, że ta osoba powinna być zwolniona. I tak to było do tej pory. I całkiem niedawno jeszcze taka definicja była na stronie prezydenta. Cały czas tam wisiała. A już jej nie ma tam? Nie, została zmieniona jakiś czas temu. O właśnie na kanwie tej sprawy. No żeby to, Ponieważ wszyscy wytykali prezydentowi, że hej, na stronie masz też taki wpis, że tylko można łaskawić tych prawomocnych wyroków. A, bo ja teraz zaczynam rozumieć, że to chodzi o to, że ta narracja jest teraz taka, że w związku z tym, że ten akt łaski został wydany przez prezydenta Dudę przed wyrokiem, to on tak naprawdę ich wręcz uniewinnił. Tak, w jakimś sensie tak. Okay. W jakimś sensie, ponieważ zrobił to wtedy, to post postawił do... znak równości tak. między łaską a uniewinnieniem. Okej, rozumiem. Nie popieram, ale rozumiem. Takie jest relację. ich rozumowanie, tak? tak? że gdyby to zrobił po prawomocnym wy wyroku no to to byliby przestępcy objęci aktem łaski, a skoro zrobił to przed trakcie. prawomocnym mm -hmm. wy wyrokiem, to znaczy, że no właściwie zatrzymał ten cały. Właściwie proces. zatrzymał i właściwie tak jakby ich uniewinił. Mm -hmm. No więc wiemy, pytasz mnie o polityczne scenariusze. Tak. Ja tutaj to wszystko rozrysowuję Bardzo na tej Bardzo ładnie. Na tej Dobrze macie. mamy taki zamuszony stół, bo możesz po nim rysować. E jakie mamy scenariusze? Prezydent za, y, zapewnia przez sam i przez swoich ministrów, że na pewno tego powtórnego prawa łaski nie użyje, bo tam to jest wiążące. No I okej, okay, załóżmy, że tak właśnie będzie. Prezydent pokazuje, jaki jest twardy. Zresztą o tym też chyba napisał, jaki jest twardy, jakim trzeba twardym być. Więc co się dalej z tą sprawą stanie? Marszałek ewidentnie musi tutaj podjąć jakąś decyzję. No albo bierze na klatę Budowanie mitu panów Kamińskiego Wąsika, że są więźniami politycznymi, bo ten mit już się buduje, bo całe Prawo i Sprawiedliwość o tym mówi, że oni będą więźniami politycznymi. Ale to warto podkreślić, nie będą. Nawet jeśli trafią do więzienia, nie będą więźniami politycznymi. Definicja więźnia politycznego to jest zupełnie co innego niż to, co ewentualnie być może wydarzy się z Panami Kamińskim i Wąsikiem. No, wiele osób to już powtarzało dzisiaj powtórzyła to za kimś, nie wiem, czy nie za marszałkiem Zgorzelskim e, Maria Eichhardt, czyli teraz wiceministra sprawiedliwości, która powiedziała, że więźniowie polityczni. Żebym teraz tego, żebym to ładnie y, powtórzył, w, siedzą zazwyczaj e, przez to, co panowie robili, e, czyli podsłuchiwali i tak dalej, i tak dalej, więc raczej siedzą przez to, a nie y, za to, mhm. bo to właśnie panowie za to powinni siedzieć, ale nie jako więźniowie polityczni. Więc marszałek Hołownia, tutaj wracam znowu do marszałka Hołowni, bo to on jednak będzie kluczową postacią w tej sprawie. To czy panowie zostaną doprowadzeni, czy nie, trochę przesuwa się na drugi, na drugi plan. Wszyscy inni też trochę wstrzymują oddech, mówiąc: Dobra, chcesz być prezydentem, chcesz być twardy, to sobie teraz poradź. Zobaczymy, co zrobisz. I od marszałka Hołowni będzie bardzo dużo zależało, czy on postanowi: Dobra, jestem twardy. Wygaszam ich mandaty, nie dopuszczam ich, wyłączam ich karty, wygaszam i nie wpuszczam ich na salę plenarną. A straż marszałkowska ma tego pilnować i biorę to na siebie. Pozwalam rosnąć mitowi więźniów rzekomych politycznych. Czy jednak chcę to zrobić wszystko na miękko? No dobra, panowie będą jeszcze przychodzić. Ja jeszcze nie ogłoszę tego, że jest wolne miejsce na ich. Bo Monika Pawłowska tam chyba między innymi ma wrócić do Sejmu. To jest bardzo zabawne. To tak, tak, ale to na się. Tak. Czy właśnie tak próbuję, namięko, na namięko na na i zobaczymy to, czy mi się ten lud, który tak domagał się bardzo rozliczeń i który domaga się tego, żeby wszystko było zgodnie z prawem i rozliczyć winnych tego, co działo się przez ostatnie 8 lat, czy on się wzburzy, czy się nie wzburzy. No i myślę, że marszałek Hołownia musi sobie to przez najbliższych kilkadziesiąt godzin bardzo mocno przemyśleć. A my na pewno będziemy to uważnie obserwować i komentować. To teraz oddam głos naszym widzom. Dostaliśmy super naklejki od Dominiki. Płucińskiej, od Patrycji Pietrygi, od Pilnej Uczennicy o, i od pana Dominika Kamrowskiego. Bardzo dziękujemy. Z komentarzem: Jako państwo nie radzimy sobie z efektem próby zabetonowania rządów autorytarnych. To się może powtórzyć i kiedyś powtórzy. A propos rządów autorytarnych i tego, czy się może to powtórzyć, czy nie powtórzyć. Czy uważasz, że jest gdzieś wśród mądrych głów prawa i sprawiedliwości taki pomysł, żeby doprowadzić do wcześniejszych wyborów parlamentarnych, na przykład no, powiedzmy na wiosnę? Na przykład w taki oto sposób, że prezydent Andrzej Duda, który oczywiście nie może zawetować ustawy budżetowej, ale mógłby ją na przykład wysłać do Trybunału Konstytucyjnego i tam w Trybunale Konstytucyjnym Julia Przyłębska mogłaby stwierdzić na przykład, że budżet jest niezgodny z Konstytucją, polskie prawo tego nie przewiduje. Co dalej? No bo nigdy, no nikt na to nie wpadł, że coś takiego mogłoby się wydarzyć. I wtedy na przykład Andrzej Duda stwierdza, że rozpisujemy minął termin, skończył się styczeń, ustawa budżetowa jest w Trybunale Konstytucyjnym albo tam leży, albo w ogóle zostało orzeczone, że jest niezgodna z Konstytucją, rozpisuje nowe wybory. Co więcej, któryś z panów ministrów powiedział, że to jaka jest taka możliwość, żeby prezydent wysyłał budżet, ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego. Tu jedną rzecz wyjaśnimy także, to są dwie różne ustawy. To co pan prezydent zawetował, to jest tak około, zwana ustawa tak. około budżetowa. To są dwie różne ustawy, bo obie bardzo tę ustawę ważne. ustawę mógł zawetować. Tak, ale ustawy budżetowej pan prezydent nie może zawetować. Jedynie Rada Ministrów ma tutaj inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie. E, I to jest bardzo ważna ustawa. Zawsze było też tutaj, zrobię pewną dygresję, na studiach nas uczyli, że jeżeli chcesz znać prawdziwe intencje każdego rządu, to patrz, co jest w ustawie budżetowej. Ale potem przyszło prawo i sprawiedliwość, i oczywiście to wszystko pozmieniało, bo mnóstwo różnych funduszy potworzyło. I mnóstwo różnych pieniędzy wyprowadziło poza ustawę budżetową, więc nie do, nie do końca to tak działało. Ma to wrócić na swoje tory, zobaczymy czy wróci. I teraz pan prezydent teoretycznie taki manewr może zastosować, bo jak mówią, jego, któryś z jego ministrów to powiedział: co nie jest zakazane, to jest dozwolone. Tylko ty masz dostęp do internetu. Jakbyś mogła wklepać artykuł 7 Konstytucji i go zacytować. Oczywiście. Z co, ty, przyjemnością. Co, co, co nam konstytucja mówi w tej sprawie? Mm, już, moment. mów. Masz to. Go? Mów, daj, zaraz znajdę, mów, mów, a ja poszukam. No bo teoretycznie, oczywiście, Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnich kilka lat nas. No to jest artykuł 7 mówi, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Mhm. Czy jest tam coś więcej? Nie. Nie ma. A nie, nie masz rozwinięcia a propos tego, co jest dozwolone, a co jest niedozwolone? Że organy nie mogą y, kierować się władzy publicznej właśnie taką sentencją, że co nie jest zakazane, to jest dozwolone. Dobrze. W każdym razie, taka jest wykładnia tegoż artykułu 7 artykułu si w granicach y, prawa. No więc y, ja wiem, że Prawo i Sprawiedliwość nas przyzwyczaiło no do no tego, że no właściwie nie ma czegoś takiego jak granice prawa. Kajne Grenzen że zawsze można, można nie opublikować wyroku Trybunału, tak? bo można. co mi zrobicie. Można nie powołać sędziów prawidłowo powołanych. A w to miejsce można po ciemku w nocy na zapleczu Wybać, powołać innych. Czy powołać dublerów i tak, tak dalej, i tak dalej. No można, można. Znaczy, to są rzeczy, które się nam i filozofom do tej pory nie śniły. A więc teoretycznie tak. Chociaż jest mi to sobie cały czas trudno wyobrazić, ale pewnie jestem tutaj naiwniakiem. Ale... Niewątpliwie mm -hmm. Sejmowi się spieszy, bo i tutaj też niektórzy bo podchodzą zagartyka. do tego bardzo dogmatycznie. Czyli są określone terminy, do kiedy Sejm musi uchwalić ustawę budżetową. Przypomnę też, że ustawa budżetowa jest taka sp bardzo specjalna. Że na jej podstawie, właściwie w związku z tym, że Sejm by jej nie uchwalił, to prezydent może skrócić kadencję Sejmu. Mm -hmm. e, tyle, że e, przypominam, że w międzyczasie była zmiana, zmiana rządu i ten budżet, nad którym teraz Sejm obraduje i chce go przyjąć, to jeszcze przesłał do Sejmu rząd prawa i sprawiedliwości, ale nie ten dwutygodniowy, tylko jeszcze ten wcześniejszy. I teoretycznie. Oni wszyscy uznają, że czas biegnie od momentu przesłania tej ustawy budżetowej, jeszcze przez Morawieckiego w tym jeszcze poprzednim rządzie. I dlatego im się tak spieszy i chcą to uchwalić do końca stycznia. E, chociaż wielu prawników mówi: no, hola, hola, powinien ten termin biec od momentu kiedy już nowy rząd, Tuska, przesyła budżet do parlamentu i to wtedy mielibyśmy na to 4 miesiące, jeśli dobrze pamiętam. Ale oni jednak stwierdzają, że żeby właśnie nie dać żadnego pretekstu, pretekstu mm -hmm. asumptu do tego, żeby prezydent mógł tutaj w jakikolwiek sposób to podważyć, te terminy, to uznają, że muszą się z tym uwinąć. Ja nie widzę logicznego wyjaśnienia, Dlaczego prezydent miałby to odsyłać do Trybunału Konstytucyjnego? Bo Jarosław ale... Kaczyński chciałby wcześniejszych wyborów, bo na, ma nadzieję, że chociaż ja uważam, że wynik wtedy dla prawa i sprawiedliwości byłby jeszcze gorszy niż był no w październiku. No dlatego, że na przykład. Yy, Tusk pojawił się i wystraszył tych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, tak... którzy nie poszli do wyborów. Na logikę, Karolina, wyobrażasz Ale sobie. Nie, no, proszę cię, nie pytaj mnie o logikę, jeśli rozmawiamy o Prawie i Sprawiedliwości. W, w, znaczy, oczywiście w teraz kontekście to nie ma tych sensu. Znaczy, dziwnych znaczy, rzeczy, znaczy, które się działy po drodze. Ciągle jeszcze ma trochę miesiąc miodowy i pewnie, bo mniej więcej, 3 trzy miesiące to zazwyczaj trwa te 100 dni takie, które się daje rządowi. Ne zwyczajowo, to oni jeszcze mają ten takim właśnie, stodni miodowe mają i teraz są na fali jeszcze wznoszącej. Pewnie potem się pojawią problemy, kłótnie i mnóstwo różnych rzeczy, które każdemu rządowi się przytrafia, zwłaszcza w takiej koalicji jak ta, gdzie tych skrzydeł różnych Donald Tusk musi łączyć wiele. Więc teraz pójście na, na wybory jest bardzo, bardzo ryzykowne. Przed nimi są Trudne dla nich kampanie. No, ale właśnie, kampania czy, czy, samorządowa. Czy to nie jest tak, że bez mediów publicznych e, sama kampania samorządowa i wybory samorządowe, a później wybory europejskie są tak ryzykowne, że lepiej teraz wszystko rozwalić, mówiąc kolokwialnie. Ale to i tak te terminy są takie, że gdyby teraz to wszystko rozwalać, bo Trybunał Julii Przyłomskiej musiałby się mieć na to jakiś czas. To zdaje się, że to i tak nie udałoby się tych wyborów przeprowadzić jakoś wyjątkowo wcześniej przed wyborami samorządowymi. Więc, kalkulując to wszystko, nie wydaje mi się to realnym scenariuszem. Bo po co? Nie, to nie jest pytanie, które powinniśmy stawiać. Po co? Ale mam inne pytanie, które postawię, a zaczyna się ono kiedy. To znaczy, kiedy. Zakończy się to, co dzieje się teraz na przykład przed i w budynku TVP na Placu Powstańców. Chodzi mi o tą. Do, 11, i do ten 11 stycznia, mały stycznia będzie proteściek. to trwało na pewno. Mhm. Bo, bo 11, 11 stycznia, stycznia jest, jest. Protest zapowiedziany, protest. O obronie milion... wolności mediów, którą to prezes Kaczyński Wolność Mediów zapowiedział na konferencji, jednocześnie szkalując media. Ale no, bo to nie te media. Nie te media, ja rozumiem, bo to są ci, co mają płacone, mówiąc językiem pana prezesa. Mm, tak. Więc do 11 to będzie na pewno podsycane i będzie tam trwało. Właściwie tak w kontekście tych informacji, które ujawnił Dariusz Joński, jeśli chodzi o wysokości wynagrodzeń różnych przedstawicieli mediów publicznych. Zwłaszcza to tych, którzy się tam okupują, yy, to, to, to trzech panów. To płacone to bardziej oni mieli, niż ci, którzy na konferencji zadawali pytania. Oj tam, oj tam, na waciki, no naprawdę, półtorej bańki rocznie, co to jest? Nie wiem, bo nigdy tyle nie zarobiłam, więc nie jestem w stanie ci powiedzieć, co to jest. No dobrze, mamy 11 stycznia, protest I milionerów. Myślę, że to może co? być taka data, kiedy coś jednak zacznie chyba w, się wygaszać. Zobaczymy, jaka będzie liczebność tego protestu. Wiesz? A ty myślisz, że jaka to może być liczebność? Kluby Gazety Polskiej, a to one pewnie będą w dużej części uczestniczyły w tym e, protestie, są bardzo zdyscyplinowane. Oni potrafią ściągnąć no, przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy osób, zwieść e, i ustawić w odpowiednim kadrze, więc być może te kilkadziesiąt tysięcy osób przyjedzie. Czy to pory... należy mm -hmm. uznać za sukces? No, może nawet tak. Bo do tej pory były różne zachęty, żeby tam protestować, i te zachęty raczej. No, no przyciągały garstkę. 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 Jakby ciasno tej garstki nie kadrować, to była to garstka. To raczej garstka, tak, w porównaniu. No bo to, wiesz, obrońców pewnie z tego, co było w tej telewizji publicznej, no jest trudno szukać, tak mi się wydaje, bo to nawet w prawo i sprawiedliwości jego posłowie którzy oficjalnie no, tam się uśmiechali, chodzili, przy, przybijali piątki, też mówili, że no, to, to nie jest najlepsze, co się tam dzieje. Część z nich miała świadomość tego, że to się prędzej czy później tak właśnie skończy. No, ale to po co w takim razie to się dzieje? Mówisz o protestach? czy Tak, mówisz... o protestach, no i potem o tym proteście 11 stycznia. Jaki jest, jaka jest myśl? Do czego potem to Myślę, zostanie to jest... obrazkowo, narracyjnie wykorzystane? Myślę, że to jest idea Jarosława Kaczyńskiego, wprost. Czyli taka, która mówi, że musimy, musimy, musimy bronić mediów, bo to są te prawdziwe media, bez nich nigdzie nic nie będziemy docierali. Zresztą to, że prezes nie, nie widział gestu, 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 nie będę używał. To... Tu się zgina dziób pingwina. Tak. To oznacza, że nie oglądał właściwie żadnej innej telewizji. To znaczy nie włączył sobie żadnej innej niebieskiej, pomarańczowej, jakiejkolwiek innej telewizji, żeby zobaczyć, Jakąś relację z Sejmą. No, on nie widział, bo nie było go wtedy na sali. Nie widział to. No tak, ale to, to że nie, nie, nie widział, to też się okazało, kiedy opowiadał o telefonie do prezesa y, TVP, bo wtedy się okazało, że już y, tylko TVP tak. nadawało w taki sposób, że mogło się nagle okazać, że pan prezes. To też było, przypominam, pewnym y, wynikiem kalkulacji. Zresztą Mariusza Kamińskiego jako ministra spraw wewnętrznych i administracji, który te decyzje wydał. No bo chodziło o to, żeby te, te chodziło osoby. Chodziło o to, żeby. Osobą... Mają starsze odbiorniki, zostały już tylko z tylko mediami z TVP Info. i TVP tak Tak jest. I dlatego prezes tego nie zauważył, więc to było działanie obliczone także na odbiornik pana prezesa. E... O czym to. Aha. E... O tym po co? O tym po co. Wydaje mi się, że to jest zaspokojenie potrzeb Jarosława Kaczyńskiego, który wydał rozkaz, bronimy tych mediów do ostatniej kropli potu i trzeba ich bronić, bo to są nasze media i bez nich nie przeżyjemy. I panowie tam ci dobrze zarabiający są, okupują i się z tego Placu Powstańców nie ruszą. Tu też jedną rzecz dodajmy, są dwie siedziby, główna na Woronicza TVP, ale przy Placu Powstańców Warszawy naprzeciwko Narodowego Banku Polskiego. Tam była, tam jest ciągle budynek, w którym mieściły się te wszystkie informacyjne programy, no i tam panowie jeszcze okupują, są i tam nie odpuszczają, a programy są nadawane z zupełnie innego miejsca. Z Zwronicza co prawda bez dostępu do całej infrastruktury, która została na placu powstańców. No dobrze, a co po 11 stycznia odbędzie się ten protest, powiedzmy, że zostaną zwiezieni różni ludzie i nawet tam będzie spory tłum. No i co później? Wiesz co, z tych informacji, które rozesłali ci trzej panowie do pracowników, to chyba zresztą w onecie dzisiaj czytałem, wynikało, że oni sami mają świadomość tego, że nowe władze spółki będą wygaszały plac powstańców. Wygaszały, czyli będą właściwie robiły tak, żeby ten budynek miał coraz mniejsze znaczenie. Więc pewnie w któregoś dnia uznają, że już ich ten protest tam chyba nie jest potrzebny. I będą się stamtąd powoli ewakuować, próbując być może jakoś na Woronicza się dostać. Ale czy to jest możliwe, nie wiem. Co z nie tym sprzętem? Pojęcia. Bo to też jest pytanie. Co z tym sprzętem? No tam, Jeżeli jest tam sprzęt za grube miliony, ta reżyserka studio TVP-info było nie tak dawno odnawiane. Tak, więc no bo tam... tam przecież studio wiadomości to też było to, które takie super wirtualne, że się tam, śmigłowiec pojawił tak. przed panią Danusią i tak dalej. To wszystko. Pałki wjeżdżały. Wjeżdżały? I jakby super szacowanie. Tak. Mnie się to bardzo podobało. Tam to jest? No, i pewnie będzie wyczekiwanie, kiedy panowie opuszczą tam. No, bo z drugiej strony teoretycznie są możliwe rozwiązania siłowe, czyli znowu wchodzą na coś silni panowie i panów wynoszą. Ale nie uważasz, że to jest trochę tak, że tym panom, którzy tam teraz siedzą, zależy na tym, żeby no weszli oni... tam silni panowie i żeby były te obrazki, jak oni jak... Ich po prostu za fraki jak wyciągają. Tak, i ABW. Tak. Oni dokładnie tego chcą. I wszyscy wiemy, że oni tego chcą. I ta władza nowa nie daje im satysfakcji tego, żeby to mieli. Więc nowa władza wyczekuje, kiedy panom się to już znudzi. I sobie stamtąd sami wyjdą, i będzie można tam wejść i powiedzieć: dzień dobry, teraz my tu jesteśmy. No, my też czekamy. To teraz naklejki od państwa. Pani Marta Markowska wysłała nam e, naklejkę. Seniorita z pytaniem, czy Jarosława Kaczyńskiego można oskarżyć o sianie mowy nienawiści. W zawi-hoście na wiecu wyborczym powiedział, że należy szczuć i gnębić całą opozycję. Zaowocowało to lokalnie szczuciem sąsiada na sąsiada. Dominik Kamrowski nas pozdrawia serdecznie. Pan lub pani Maszyk. Z informacją sędzia Prusinowski uznał, że w sprawie Wąsika Izba Pracy nie będzie orzekać 10 stycznia. Izba Pracy zajmie się Wąsikiem, jeśli Hołownia prześle ponownie akta do Sądu Najwyższego. Takaś najnowsza decyzja? Tak? Nie wiem. Czy to jest najnowsza decyzja? Ja oni jeszcze. O, i jeszcze pan Andy Bielecki wysłał nam super naklejkę. Ym, zaczynają się komisje śledcze. Tak. We wtorek na pierwszy ma. ogień. E... Y, jeśli dobrze zrozumiałam, z, we wtorek. Z wątków politycznych Jarosław Gowina. Właśnie, Jarosław Gowin. Czego ty oczekujesz? Bo jest profesor Flisiak chyba wcześniej, yy, w... ale to, który ma na, nakreślić tło, co się wtedy covidowo działo. Bo to chodzi o niedoszłe wybory kopertowe, tak. czyli sytuacje, kiedy Prawo i Sprawiedliwość parło do tego, żeby wybory prezydenckie przeprowadzić za pomocą właśnie yy, kart wyborczych rozsyłanych pocztą. Yy, no zostało to ostatecznie zablokowane i miał to w tym swój yy, udział Jarosław Gowin, który przypłacił to właściwie karierę Polityczną, I a także życie. prawie życiem. Czego ty się spodziewasz po tych zeznaniach? Przede wszystkim spodziewam się tego, że panowie Czarnek i Buda, bo oni teraz stali się głównymi, jakby to ładnie ująć, krzyczącymi, tak, tak to nazwał ładnie, bo to już wiemy po tych pierwszych posiedzeniach komisji śledczej, że oni będą przejmowali te obrady w sposób, w który już to próbują robić. Bo nie wiem, czy obserwowałaś te. Techniczne wydawałoby się posiedzenia, to Na razie były takie, które nie powinny właściwie budzić żadnych większych emocji. Oni zatwierdzali do tej emocji. pory plan pracy, tak. ci, kto będzie przesłuchany i tak dalej, i tak dalej. I to już były momenty, w których panowie po prostu krzyczeli. Posłanka Felix, która jest tam z ramienia koalicji obywatelskiej, e, poprosiła w pewnym momencie o to, żeby ją przesadzić, bo nie jest w stanie już mówić, nawet nie chodzi mi o to merytorycznie, co ci panowie mówią. Z czym się nie zgadzam lub zgadzam, ale o to, w jaki sposób ci panowie się zachowują, bo ci panowie faktycznie krzyczeli po prostu cały czas, bez względu na to, czy mieli włączone mikrofony, czy wyłączone, przekrzykiwali prowadzącego Jońskiego, który chciał e, oczywiście tę sprawę jak najszybciej przeprowadzić, to mu się lepiej lub gorzej udawało. No więc y, na początku na pewno będzie awantura kolejna o to, czy powinna być przed komisję wezwana. Małgorzata Kidawa-Błońska, która wtedy była przez chwilę kandydatką na prezydenta, czy i Rafał Trzaskowski, który potem zastąpił Małgorzata Kidawę-Błońską w byciu kandydatem. Takie wnioski złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Większość w tejże komisji te wnioski odrzuciła, więc na pewno o to będzie awantura. Sam Jarosław Gowin to będzie zależało od tego, w jakiej będzie kondycji. No bo raczej go kojarzymy z tych ostatnich dni w polityce, jak był raczej w takiej słabej kondycji psychofizycznej. Nie wiem, czy na ile się wzmocnił, bo chyba teraz jest wicerzecznikiem małych przedsiębiorców, chyba tak. Nawet nie wiem, zaraz sprawdzę. Chyba tam, u byłego posła Abramowicza. Chyba tam właśnie piastuje funkcję. No więc yy, to będzie zależało od tego, w jakiej kondycji przyjdzie i na ile będzie chciał zdradzić szczegóły tego, co się działo za Parawanem rządu i tego, jak wielkie na nich, mówię na porozumienie wtedy, były wywierane naciski, żeby przypadkiem tych wyborów nie blokować. Wiemy o tym, że te naciski były bardzo duże. Opowiadał o tym e, między innymi poseł Wypi, także były poseł już teraz z porozumienia, który chyba jako jeden z nielicznych z Jarosławem, Kaczyń, z Jarosławem Gowinem do końca został. Mm -hmm. O tym, jak były wyciągane haki, na kogo były te haki wyciągane, jak bardzo mocno posłowie byli szantażowani. Niektórzy z tych szantaży wychodzili i jeszcze w, mieli y, po wyjściu z gabinetu od y, polityków Prawa i Sprawiedliwości, zaraz po wyjściu z tego gabinetu nawet wymiotować z nerwów, bo zostały na nich wyciągnięte takie po prostu obyczajowe brudy, które gdzieś tam. Panowie mieli za pazurami. Potem wchodziły różne sposób... plotki po mieście, co na kogo wyciągnięto. Nie będziemy ich podawać, bo to tylko plotki. Tylko plotki, ale pokazuje to sposób, w jaki tamta władza działała i dążyła i parła do celu. I teraz pytanie moje, pytasz mnie, czego się spodziewam? To wszystko zależy od tego, na ile Jarosław Gowin ze swoją kondycją psychofizyczną będzie gotów do tego, żeby o tym wszystkim opowiedzieć. Bo to niewątpliwie będzie wymagało od niego Także odwagi pewnej. Zakładam, że jeśli decyduje się zeznawać, to pewnie ma chęć coś powiedzieć. No właśnie. Tylko pytanie, na, na, na jak bardzo? Biorąc pod uwagę wszystkie jego doświadczenia, przeżycia. Yy... które są, można tak na pewno domniemywać, połączone z tym, co przeszedł w trakcie właśnie. Tak. I tego które są momentu... na pewno trudne. Tak, kiedy... Więc jeżeli człowiek z takimi przeżyciami przychodzi na komisję no to ja nie jestem pewien w wyniku tego, co będzie i czy możemy spodziewać się jakiegoś dużego show. Ale jeżeli Jarosław Godzin zdecyduje się o tym wszystkim opowiedzieć i powiedzieć wprost, jak łamano kręgosłupy jemu i jego ekipie, no to może być bardzo ciekawie. I my to będziemy dla Państwa obserwować. Na koniec jeszcze dostaliśmy ponownie naklejkę od pana Mr. Moriarty. Bardzo dziękujemy. ja. Tak, to już drugi raz. To chyba znaczy, że nasza rozmowa się podoba. Co mm. mnie bardzo cieszy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę dzisiejszą. No, słuchaj, gadamy już godzinę. no Mogę Ci przetrzymać jeszcze jedną. To jakbyś nie, to bym nie przesadzał. <laughs> Głównie ty, głównie ty. Dobrze, wygadałam e, wygadałem. Się, ty słuchaj. się wygadałeś, a ja przecinałam e, zręcznie przecinałam twoją wypowiedź pytaniami, jak niegdyś... Chcesz w papie e, pracować. No właśnie, już chyba tak pap właśnie nie będzie pracował. Tak przynajmniej zakładam takie, taką, mam nadzieję, no, ale taką mam rolę, po to zapraszam nie, kompetentnych nie, gości, dobrze, żeby mi dobrze. wytłumaczyli, cieszę co się, się dzieje. Że dałeś mi się wygadać. Ale ja też się bardzo cieszę, mam wrażenie, że e, sytuacja dotycząca panów Kamińskiego i Wojzika jest szalenie skomplikowana, ale wiem, więcej po tej naszej rozmowie poukładało mi się w głowie niż przed tą naszą rozmową za co ci gorąco dziękuję Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie Klaudiusz. państwu za obecność wszystkiego dobrego Klaudiusz Slezak, Radio Nowy Świat. Dzięki ogromne. Dziękuję. I ja Państwu również bardzo dziękuję. Studio wyborcze, oczywiście, wraca jutro o 21. .00. Będzie wspaniały duet, bo będzie Tomasz Sekielski i Renata Grochal, więc nie będzie Tomasza Sekielskiego i Renaty Grochal, będzie Tomasz Sekielski. Nie <grym> będzie. <grym> będzie studio wyborcze. Tutaj mamy jakiś sufler, jest mało precyzyjny. W każdym razie na pewno będzie jutro o 21. .00. Studio wyborcze, na pewno będzie ciekawe. Wraca też w przyszłym tygodniu. Będziemy też na pewno obserwować obserwować komisję do spraw wyborów kopertowych o której przed chwilą z Klaudiuszem rozmawialiśmy i spotkamy się i w poniedziałek wieczorem i we wtorek wieczorem no i będziemy tutaj dla państwa codziennie bardzo dziękuję i życzę spokojnej nocy Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski Zostań naszym patronem